Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Nigrum, a oto przed Wami kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Resident Evil 2 Remake, kampania Claire. Właśnie, znajdujemy się w laboratorium, dokładnie w tych samych miejscach, w których byliśmy jako Leon. I naprawdę, na razie się tutaj nic nie zmienia. Zobaczymy, jak będzie dalej. Jeżeli nie widzieliście któregoś z poprzednich odcinków, to serdecznie zachęcam, zapraszam do nadrobienia. Co się tyczy tutaj rzeczy, które zrobiłam poza nagraniem, między tym a poprzednim odcinkiem, ponieważ pod koniec poprzedniego odcinka mówiłam Wam, że wrócę się jeszcze po proch strzelniczy, tak, wróciłam się, złączałam biały proch strzelniczy z zwykłym prochem, otrzymałam w ten sposób pociski kwasowe, dodatkowo wzięłam roślinkę, tą roślinkę jeszcze skonsumowałam, jedną zieloną, żeby trochę poprawić żyćko, podniosłam ten granat błyskowy, który tutaj był i przede wszystkim pojemnik do rozpylania, ponieważ on jest nam potrzebny. No i to samo, co w przypadku Leona, musimy pewnie zrobić ten roztwór, tak? Będziemy musieli zrobić środek chwastobójczy, żeby dostać się do wkładki elektronicznej na trzecim poziomie, więc czym prędzej tam ruszajmy. Kontynuujmy, nie zwlekajmy. Kolejna roślinka i gdzie ja się tutaj wetknę? Nigdzie. Myślałam, że coś z tyłu za mną idzie, ale na szczęście nie. Właśnie próbowałam strzelić mu tutaj w ramię. Oni mają tutaj te bąble na sobie żółte. Dobra, chciałam się teraz tutaj do tego laboratorium przedostać. No i tak, tu mamy to. I trzeba będzie, no właśnie, zdobyć ten kod. Ja już niestety nie pamiętam, jaki ten kod był tak naprawdę. Ponieważ co zauważyłam w przypadku niektórych zamków, w przypadku jakichś kodów i innych rzeczy, to co było u Leona, dokładnie to samo mamy w przypadku Claire. Tylko tyle, że no minęło parę miesięcy. Ty wstaniesz? Chyba raczej nie, nie powinieneś wstać. Minęło parę miesięcy, odkąd wiecie, zakończyłam kampanię Leona i niestety nie pamiętam już tego kodu, no ale tak, tu mamy dwa symbole, pozostałe dwa są zatarte, ale to się jakoś później zdobywało. Synteza środka chwastobójczego, sadzonka 43. Synteza środka chwastobójczego, umieścić pusty pojemnik w dozowniku roztworów, dostać, przepraszam, nie dostać, dodać potrzebną ilość UMB numer 21, tak, cokolwiek to było, natychmiast schłodzić. Sadzonka 43 rośnie w zdumiewającym tempie. Gdyby wydarzył się nieszczęśliwy wypadek, jej opanowanie może być trudne. W przypadku nieprzewidzianego zdarzenia należy przygotować środek chwastobójczy zgodnie z powyższymi instrukcjami, aby zminimalizować szkody. No i to właśnie zrobimy. Dobra, proch strzelniczy kolejny. Może jeszcze gdzieś jeden znajdziemy jakiś. Dobra, laboratorium. No to nie jest wszystko. Kurde no. Czemu to jest dalej na czerwono, to laboratorium? Może dlatego, że to jest interaktywne i że to najpierw będziemy musieli ogarnąć. No niestety. Ale im się te bąble odnawiają. On chyba wstał za mną, co? Tutaj mamy ten kodzik. Będzie można to ogarnąć, żeby się tam dostać. Właśnie mamy dwa miejsca, gdzie musimy te kody wbić. Tutaj do tego zejścia na dole i do tego roztworu w tym labo. Więc tak, taki jakby powiedzmy klucz, czy też literka F, taka dwójka, odwrócone rogi i F. A tutaj jest drugi, okej, dobra. Słuchajcie, ja to sobie teraz ogarnę, żeby to już sobie otworzyć. Mamy tutaj. Dobra, tu była taka literka F, dwójka, coś takiego i kolejna literka F, Enter. Okej, okay, no i to zejście nam się otworzyło. Co do tego labo, to jeszcze będziemy musieli odnaleźć. Czy dowiedzieć się, jak to wbić. Właśnie będziemy musieli powstrzymać te rośliny, żeby dostać się do tej wkładki elektronicznej.
Dobra. Dobra, wy tu mam nadzieję nie wstaniecie mi. Okej, to się otworzyło. To jest nasze jedyne przejście na ten moment. Więc skorzystajmy z tego. Te roślinki później jak coś sobie podniosę. Także spokojnie, na razie i tak nie mam za bardzo miejsca. Jeszcze powinniśmy w ogóle znaleźć jedną torbę. Ale tak, tu coś na pewno powinno być. Mapa wschodniej części laboratorium i to nam się przyda. Hall, serwerownia, laboratorium niskich temperatur. Jeszcze więcej prochu, super. No to łączmy to z tym. Będziemy mieć więcej amunicji. Nie mamy na razie amunicji do pistoletu maszynowego, bo to sobie wykorzystałam. Ale zamiast pistoletu maszynowego ewentualnie mogę tutaj umieścić tą broń. Więc będziemy mieli tutaj dodatkowe naboje. Dobra, no i lecimy. Tutaj to już jest wszystko. Lecimy dalej, lecimy. O nie, ja pamiętam to miejsce. Właśnie serwer room, ale nie mamy zasilania. Tak. Pamiętam to miejsce. Pamiętamy, co się stało w przypadku Leona tutaj. Aczkolwiek jako Claire może nam się nawet udać. Może nie będzie aż tak ciężko. Ślady pazurów. Tutaj przecież były lizacze. Ale zanim one się pojawiły, no to oczywiście ja musiałam tutaj wyczyścić to miejsce z tych przeciwników, bo te lizacze były na tamtym korytarzu i były dwa. Ciekawe, czy będzie tak samo w przypadku Claire. No ale najpierw tych przeciwników się pozbędziemy. Dobra, właśnie najpierw ich wszystkich trzeba będzie załatwić, zanim zajmiemy się tymi lizaczami. Dobrze, doskonale. Ja was wolałabym sprawdzić. Szczególnie tych, którzy mieli głowę. Dobra, ten nóż już wykorzystajmy do samego końca. Dobrze. Doskonale. W razie czego granat. No i tu mamy ten pucharek. I to właśnie on miał kot na sobie, który jest nam potrzebny. A tu będziemy potrzebować pewnego urządzenia. No właśnie zanim, to najpierw ten pucharek. Trofeum. Trofeum w kształcie łańcucha DNA. I tu właśnie, na dole mamy ten kod i to jest ten kod potrzebny do tego labo. Dobra. No tak, tylko że te lizacze jeszcze, to jest problem wielki. Dobra. Wiedziałam, że drugi z tyłu wyskoczy, ale chciałam najpierw jednego się pozbyć całkowicie, bo wiedziałam, że granat nie wystarczy. Dobra. Ale tak samo jak w przypadku Leona. Dobra, tu się nie dostaniemy, bo nie ma nic. Dobra, słuchajcie, ja tu jedną roślinkę będę w stanie podnieść i się nawet wyleczyć. Przecież na razie nie jest aż tak tragicznie. Możemy zostawić tą roślinkę, ewentualnie później te, co były w szklarni, dozbierać i połączyć z tym. Dobra, lecimy tutaj. Żadnych drzwi dodatkowych nie było? Nie, tylko tutaj. Oh no.
Dobra, mamy cię. To była akurat zwykła amunicja do tego pistoletu, czy też rewolweru. No ale okej. Niech będzie. Ten pistolet jest akurat trochę mocniejszy. O nie! Dobra, on nie powinien już wstać, raczej. Tutaj te rośliny troszeczkę mnie wystraszyły, bo myślałam, że zaraz się mi tutaj pojawi ten roślinny stwór. No i tu jest kolejny. A wiadomo, tutaj musimy uważać, bo niestety, ale tutaj autosave'a nie ma. Przez co jest problem, bo musimy polegać tylko i wyłącznie na naszym save'ie. Jezu, nie trafiłam w drzwi. Musimy polegać na naszym save'ie manualnym. Jeszcze ko. Seriously? Dobra. Świetnie, mamy to. Myślałam, że to jest proch strzelniczy biały, a to kurde jest chyba jakiś garlic, wiecie, jakaś posypka czosnkowa. To jest proch strzelniczy biały. Tutaj to samo. To serio, to wygląda jak duża dawka prochu strzelniczego, białego. To jest czosnek. To jest czosnkowa przyprawa. Jest. Dobra, amunicja. No i co, ja tu nic z tym, nic tu nie zrobię. Że przeładujemy tą amunicję. Zwolni się miejsce? Nie, nie zwolni się. No dobra, przeładujmy na tą mocniejszą amunicję. Niech będzie. Czyjaś notatka. Wszyscy przemienili się w te stwory. Cały czas wracają. Trzeba ich spalić. Musimy spalić ich na popiół. Nie ma innej opcji. A tu mamy ten modulator sygnału. Okej, uleczymy się. Weźmy tą amunicję. Ja sobie ją załaduję tutaj. Ale i tak 8 naboi zostało, co mi się nie podoba. Kurde, no i teraz nie wiem, co robić. Nie mamy za bardzo opcji. Ten modulator sygnału jest mi bardzo, ale to bardzo potrzebny. Chyba, że ja tutaj. Czekajcie, czy to nie był skrót przypadkiem? Tak, to jest skrót. Dobra, mamy, słuchajcie, mamy skrót, więc ja mogę z tego skorzystać. I możemy sobie to. Dobra, to od razu sobie wbijemy to, wiecie? Od razu sobie wbijemy i ja to odłożę i wrócę się po ten modulator sygnału, bo tu. A nie, ja to muszę wbić tam. Dobra, no to musimy kawałek przejść, ale i tak mamy skrót, więc. Bardzo dobrze. Bardzo mnie to cieszy. Niestety ci tutaj powstawali, to już mnie mniej cieszy. No ale dobra, wbijemy teraz ten kodzik. Nie chcę za bardzo teraz używać tych roślinek do leczenia, no bo wiecie, wolałabym to jednak zostawić. Trofeum w kształcie łańcucha DNA. Na dole widać ten. I teraz pytanie, to chyba było w ten sposób. Tak. Interrogi, taka jedyneczka, większy, mniejszy kwadrat. To większy, mniejszy kwadrat i to. Okej, to było to. Dobra, udało się. Mamy to. Słuchajcie, może uda nam się ten roztwór zrobić. I tak się muszę wrócić. Nie wierzę. Jemu to nic nie zrobiło? Dobra. Spalimy go. Po
prostu tego użyję i spalę ich w ten sposób. Dobra, czekajcie, ja muszę teraz odłożyć to. Dobra, zwolniliśmy trochę miejsce, więc idealnie, ale i tak, ja muszę teraz to odłożyć. Właśnie to, przechowaj, to trofeum. Ewentualnie, skoro teraz ja nie mam nic, to sobie ten nóż bojowy wezmę, w razie czego będę miała broń, wiecie, taką poboczną, którą się obronię, gdyby mnie któryś z tych roślinnych stworów złapał. Pisaliście, że warto zawsze mieć taką poboczną broń przy sobie w kampanii Liona. Dobra, weźmiemy teraz ten modulator. No i tak, to był czosnek, okej. Okay. Dobra, to teraz tak. Teraz tak, my się tędy wrócimy. Nie będę tam tędy, chociaż ja bym się teraz zapisała, jak ja mam ten modulator. Jesteśmy blisko save'a, więc zróbmy to, czemu nie? I wrócimy się tak, jak przyszliśmy, żeby pootwierać tamte... A, czekajcie, tu jest zapis. Żeby pootwierać po prostu tamte drzwi, bo musimy przywrócić zasilanie, no i pootwierać tam niektóre pomieszczenia. Ale już ogólnie mamy ten roztwór, możemy to zrobić. Tylko tyle, że chcę jeszcze zobaczyć tamte pomieszczenia. Może coś tam jeszcze być ciekawego, jakaś amunicja, czy jakieś roślinki, coś do leczenia. Więc warto to zbadać. Tu już nic więcej nie mamy. Dobra, lecimy na dół. Wiem, jestem ranna, ale na razie nie będę zużywać tutaj niczego do leczenia. Dobra, oni raczej nie staną. Właśnie to było tutaj. Skoro już mamy ten modulator, to możemy się tym zająć. Tylko że najpierw ja muszę właśnie przywrócić zasilanie. I też na samym początku tego laboratorium mieliśmy miejsce, gdzie też mogliśmy tego użyć. Murph, to jest to. Użyj. A, to ja musiałam jeszcze sama ustawić najpierw, zanim ja tego użyłam. Dobra, czekajcie, zapomniałam o tym. Murph, to jest to. I musimy to dopasować. Okej. Okay. Doskonale. I teraz to możemy tutaj wmontować. Idealnie. No niektóre pamiętam, że dość ciężko się obracało. Dobra, tam jest laboratorium niskich temperatur. No właśnie, ja będę musiała jeszcze tam się wrócić. No możemy najpierw pójść tu. Tu jest ta sterownia. Do laboratorium niskich temperatur to później tu wrócimy. O, jest proch. Weźmy ten biały. Biały z białym. I mamy amunicję do pistoletu maszynowego. Super. Nie miałam zwykłego. Dobra, weźmy. Tu mamy te pociski. Tu mamy skrzynkę. Tu mamy możliwość zapisu. Ale tu jeszcze coś mamy. Nóż. Czekajcie, weźmy sobie tę broń i wyposażmy ją sobie. Skrót, weźmiemy ją sobie tutaj. Załadujmy teraz tą amunicję. Oczywiście nie wszystko tu się załaduje. Nóż. Myślę, że to sobie... Wyrzucimy ten nóż, bo on i tak ledwo tutaj żyje. Damy ten. Nowy. No i tu jest zapis, a tu mamy skrytkę. W sumie mogłam do skrytki to schować. No ale dobra, mniejsza. Niech będzie. Tutaj to już jest wszystko. Nie ma potrzeby zapisywać się, wiecie? Nie, nie ma takiej potrzeby. Dobra, to wszystko tutaj, więc możemy... Okej, okay, czekajcie. Teraz... Laboratorium niskich temperatur. Tamtędy się wracamy. Ja mogę to sobie otworzyć, ale i tak my będziemy musieli wrócić tam później. Właśnie to jest przejście tu, ale mogę pozbierać co nieco. Jeżeli tutaj coś było. Teraz nie jestem pewna, czy tu coś było do zebrania, czy nie. Welcome back, Dr. Lee. You have 5 new messages. Dobra, to się nie otwierało. Tutaj jest ktoś, kto może wstać. No dobra, przeczytajmy. Wayne Lee, skrzynka odbiorcza. Nadawca, Rick Mendoza. Co on kombinuje? Widziałeś, co odstawia ta świnia Cartwright? A to już czytaliśmy jako Leon. Jak się rozpędził? Cóż, na razie jest szefem. Póki co.
Wiesz może, gdzie jest mój łańcuch DNA? Pod spodem ma mały sekrecik. Daj mi znać, jak go znajdziesz. Byron Cartwright. Tyle masz roboty? Nie znalazłeś czasu, żeby przyjść na spotkanie? Dobrze, zapomnij o inspekcji szklarni. Mam dla ciebie inną prostą robótkę. Przygotuj prognozę budżetu na 2 lata w przód. Chcę ją mieć dzisiaj. Żyjesz? Zaatakowano nas. Są ofiary śmiertelne. Wschodnia część jest odcięta. Nie możemy sterować mostem, bo nasze bransolety mają za niskie uprawnienia. Gdzie się ukrywa ta świnia Cartwright? Odezwij się. Sadzonka 43 szaleje. Szklarnia przypomina piekło. Musimy tam kogoś wysłać, zanim będzie za późno. Wayne, jak to powstrzymać? Musisz nam pomóc. Odezwij się. Tematu brak. Pamiętasz Suzy, tę cheerleaderkę? Świetna dziewczyna. Podobała się nam obu. Oczywiście kujony jej nie interesowały. Nie oddałem ci jeszcze twoich komiksów i gier. Chyba będziesz musiał jeszcze trochę poczekać. O, tutaj będziemy musieli to ogarnąć, ale chcę zobaczyć, czy coś jeszcze mamy. Zwykły proch strzelniczy. No dobra, to tym się zajmiemy później, to później podniesiemy. Chciałam sprawdzić, czy coś tutaj jeszcze więcej jest, ale nie, nic tu więcej nie mamy. No dobra, do tego miejsca my się jeszcze wrócimy. Na razie tej nie będę tutaj zabijać. Później to ogarniemy. Dobra, ale chciałam się upewnić, czy czegoś tutaj nie mamy takiego, wiecie, istotnego, co mogłabym zebrać teraz. No więc tak, musimy się teraz wrócić i... Możemy się wrócić nawet tędy. I tak później jak wrócimy do Sherry, to będziemy jeszcze mieli na samym początku miejsce, gdzie trzeba będzie... Znowu wstaliście? Aha, ja teraz tego nie podniosę. Dobra. Lecimy tutaj. Możemy ten roztwór zrobić. To się właśnie już odblokowało. Dobra, użyjmy tego tutaj, zróbmy to. Manual mode engaged. Adjust amount of solution to match cartridge capacity. No i tak trzeba będzie go schłodzić. Dobra, to pamiętam, że to się obracało. I to trzeba było dolać, tak? Dobra, to przelejmy to. A, zaraz, to się obracało. Zobaczymy, ile czasu nam to zajmie. Czekajcie, teraz to tu. Nie no, tego będzie za dużo. Okej, zamieńmy to. To tutaj. No właśnie. No i jest. Mamy to szybciej, to ogarnęłam teraz niż jako Leon, no ale po raz pierwszy też jak graliśmy, no to też było inaczej. No i teraz to też schłodzić będziemy musieli, więc teraz będzie trzeba się udać. Pojemnik do rozpylania, roztwór do tego miejsca. No i tutaj w tym laboratorium to wszystko, aczkolwiek ja jeszcze te roślinki chcę pozbierać. Teraz mam możliwość, wiecie, zebrać je. Tylko tyle, że te stwory non-stop wstają. Co nie jest... Ach,
Wiem, weszłam w ogień, ale musiałam tu pójść za roślinką. Schodzimy. One cały czas wstają. Jako Leon to kojarzę, że po prostu one... No, po tym jak je już załatwiłam, to one już nie wstawały. Szklarnia, to coś jeszcze jest? No i coś tam jeszcze było. Dobra, tu jest ta sterownia. Co w tej szklarni? Coś jeszcze w tej szklarni zostało, nie wiem, może gdzieś amunicja leżała. Dobra, tutaj mamy laboratorium niskich temperatur. Ja sobie to załaduję może. Dobra, ja bym wolała się jej pozbyć. O nie. Wolę się jej pozbyć, żeby mnie nie zaskoczyła po prostu później. Dobra, no i mrozimy to. Też teraz ten proch strzelniczy będę mogła zabrać. No i możemy teraz to zamrozić, ten pojemnik tutaj, ten roztwór. Cooling sequence in progress. No i pamiętam doskonale, co się działo w kampanii Leona po tym, jak ja już podniosłam tą wkładkę elektroniczną trzeciego poziomu. Ech. Coś czuję, że dokładnie to samo czeka mnie. Cooling complete. Dobra, tutaj wszystko, tylko ta szklarnia. Co jest tam jeszcze do zebrania? Coś czuję, że mnie dokładnie to samo czekam. Można te stwory roślinne unieruchamiać jeszcze na przykład. Jakkolwiek. Nie, tutaj ta chyba szklarnia. Ja już tam wszystko zebrałam, tam nic więcej nie było. To chyba powinno się... Przejdę tędy. Powinno się zaznaczyć na niebiesko. Dobra, nie powinien już stać, ale wiadomo, różnie bywa. Powinno się zaznaczyć na niebiesko, jak podniosę wkładkę, moim zdaniem. Dobra. No to tyle. Nic ja tu więcej nie zrobię, więc teraz tak, zobaczmy. Tu mamy już wszystko, właśnie ten pokój wypoczynkowy, tam jeszcze musimy właśnie się dostać, tam jest właśnie nam to potrzebne. No, tak mi się wydaje, że w tej szklarni to będzie właśnie wszystko. Dobra, zapiszmy się, i bo ogólnie tutaj będziemy musieli tego użyć. Podniesiemy tą wkładkę i uciekamy, cokolwiek się tam wydarzy, cokolwiek się pojawi. Nie mam już niestety tutaj żadnych pocisków. A nie, tu będę musiała jeszcze tam przejść. No ale tak mi się wydaje, podniosę wkładkę, to będzie tyle. No nie, no oni wstają po raz kolejny. Ale okej. Dobra, użyjmy tego roztworu. Dispensing solution now. No i mamy to. So much for the weed infestation. Warning. You have dispersed a dangerous solution without authorization. Your actions have been logged and you may be subject to disciplinary measures.
Więc po prostu po to, żeby ich zatrzymać, wyminę ich. Mamy. Trzeciego poziomu połącz. I chyba... A nie! Weź środek antywirusowy. Oni i tak wstają, i tak wstają. Byłam w stanie troszeczkę ich przytrzymać tutaj. Ale nie, patrzcie, nie wydarzyło się to, co wydarzyło się w przypadku Leona. Co, przepraszam? Myślałam, że ja miałam jeszcze jeden nóż. Czy wy to widzieliście? W ogóle tu nie powinno być tego stwora. Jakim cudem ten stwór się tutaj pojawił? O kurde, ale po raz pierwszy widziałam śmierć. Bluszcz. Tylko pomocnicza broń pozwoli ci wydostać się z bluszczu. Już wiem, jak ci przeciwnicy się nazywają, ale ja naprawdę nie wiedziałam, że jeżeli oni nas złapią, a nie mamy jakiejś broni pomocniczej, myślałam, że mam właśnie jeszcze jeden nóż. Nie mamy broni pomocniczej. To takie rzeczy się dzieją. Kurde. Ale właśnie. Dispensing solution now. W przypadku Leona to gonił go tyran. I tutaj nie było tego stwora, nie? Tego roślinnego stwora. Tylko właśnie Leon uciekał przed tyranem. So much for the weed infestation. Warning. Nie wierzę. Parę razy nie trafiłam. Kurde, no nie wierzę wręcz, nie? Dobra. Połącz i uciekamy stąd. No ja nie mam jak teraz uciec od was. Dobra, wykorzystałam wszystko, słuchajcie, no nic nie mam. Nie no, mam jeszcze nóż, nie? Dobra, teraz jest czysto. Czekamy. Dobra, mamy to, słuchajcie, ale było ciężko, naprawdę sporo tego bluszczu tutaj było. Jednak, nie wiem, wydaje mi się, że oni nie wstawali tutaj tak często po tym, jak walczyłam z nimi jako Leon. No ale jest zmiana, spodziewałam się tutaj tyrana, tak samo jak w przypadku Leona, ale go nie było. Okej, okay. Skrzynka odbiorcza Cartwrighta, William Birkin. Temat, wysoki priorytet, wzmocnić ochronę. Okazuje się, że w Nest roi się od szpiegów, w zeszłym miesiącu trzech, w tym już czterech. Tylu udało nam się złapać. Cartwright, wzmocnij ochronę, bo inaczej skończysz jak twój poprzednik. Poza tym od dziś zarządzam ograniczenie dostępu do części zachodniej. Wszystkie prośby, przepraszam, o informacje o wirusie G z centrali należy zignorować. Ci gugusie i tak nic nie wnoszą do tego projektu. Automat. E-mail wygenerowany automatycznie. Ostrzeżenie. Wykryto nieupoważniony dostęp. Nieupoważniony pracownik rozpylił środek chwastobójczy we wschodniej części. To my. O, ale się przynajmniej udało. Dobra. Słuchajcie. Spadamy stąd. Solidnie tutaj, kurde, oberwaliśmy. No. Nie mamy nic. Dobra, ja się zapiszę w tym miejscu i się z wami pożegnam. Będziemy kontynuować w następnym odcinku. Przejdziemy sobie do zachodniego skrzydła, do zachodniej części laboratorium i zobaczymy, co tam się podzieje. Wykorzystałam wszystko, troszeczkę była taka dzika panika w jednym momencie, bo wykorzystałam wszystkie po prostu
strzały, jakie miałam w iskrowniku i parę nie trafiło, ale no i tak, nawet jeżeli powalę te rośliny, ten bluszcz, to one i tak zaraz wstają. Mi się wydaje, że w przypadku Liona ja je eliminowałam, one nie wstawały, jeżeli no jakiegoś nie wyeliminowałam, nie zabiłam do końca, ale tutaj ja je zabiłam, w pewnym sensie pozbyłam się tych wszystkich żółtych bąbli, które one miały, tak, na sobie. I nagle taki leżący przeciwnik, jemu te bąble zaczynają się odnawiać i on wstaje. Nie jestem pewna, czy to samo miało miejsce w przypadku kampanii Leona. Wydaje mi się, że właśnie Leon jakoś dawał radę je wyeliminować. Możliwe, że to miotacz ognia, naprawdę nie mam pojęcia, ale no, ciężko, ciężko tutaj z nimi było jako Claire. W każdym razie, żegnam się z wami. Zachęcam was gorąco do oceny. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli odcinek wam się podobał. Zachęcam do komentowania oraz do subskrypcji kanału. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.